Cześć, witajcie! W dniu dzisiejszym firma Infinix, początkująca dopiero w Polsce, ale znana na bardzo wielu rynkach, sprowadziła do sprzedaży nowe modele. Do polskich sklepów zawitały Infinix Note 12 Pro oraz Infinix Note 12 Pro 5G. Jak się zapewne domyślacie, modele te są ze sobą spokrewnione w pewnym stopniu, ale jednak wieloma rzeczami się również różnią. I nie chodzi tylko o obsługiwane sieci. Oba smartfony pracują w oparciu o procesory firmy MediaTek i korzystają z systemu operacyjnego Android 12 z firmowym interfejsem XOS 10.6. Oba modele z serii Infinix Note 12 wyposażono w porządne wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+, a w tych wyświetlaczach znajdziemy kropelkowe nocze na 16-megapikselowe aparaty do selfie. Z kolei na tyłach obu tych smartfonów znajdziemy aparaty fotograficzne z matrycami 108 megapikseli współpracujące z obiektywami o przysłonach 1.75. Do tego jeszcze w każdym znajdziemy poczwórną lampę błyskową i dwa dodatkowe pomocnicze aparaty do makro i do rozmywania tła. Aparaciki do makro w obu przypadkach są dwumegowe, natomiast te do rozmywania tła, zależnie od modelu, mają albo 0,8 albo 2 megapiksele. Oba modele serii Infinix Note 12 wyposażono w akumulatory o pojemności 5000 mAh, ładujące się z mocą 33 W poprzez gniazda USB-C. Co poza wyglądem różni oba te modele? No oczywiście procesory. Infinix Note 12 Pro jest wyposażony w procesor MediaTek Helio G99 oraz pamięci 8 plus 256 GB. Z kolei w modelu Infinix Note 12 Pro 5G znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 810 oraz trochę skromniejsze pamięci 8 plus 128 giga. Tu warto dodać, że w obu przypadkach można RAM powiększyć wirtualnie, oczywiście o 5 GB. A na sam koniec wjeżdża podstawowy Note 12 z MediaTekiem Helio G96, pamięcią 8 plus 128 i podobnie jak pozostałe modele z 6,7-calowym ekranem AMOLED, głośnikami stereo i baterią 5000 mAh z ładowaniem 33 W. Ile kosztują nowe Infinixy? Ceny znajdziecie w opisie tego filmu, a ja już dziękuję bardzo Wam za obejrzenie tej krótkiej migawki z premiery i żegnając się z Wami, zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!